tłumaczyć, które nam zostało? Żona przyjaciółka żołnierza Federacji Rosyjskiej opowiada o nowym prawie, które zakazuje dowodzić albo omawiać wydarzenia wojny w Ukrainie i grozi do 12 lat więzieniem. Cykl szkolenia. Tak. Co tam jeszcze są jakieś wiadomości? Coś ciekawego tam, no nie wiem, tam o Ukrainie czy nie Ukrainie. 1 grudnia prawo wchodzi w dość, prawo jest aktualne. Nie mogę rozmawiać o tym. No co ty? No mówię ci, od pierwszego ten dyskryminacja rosyjskiego wojska albo coś jeszcze, o oświeceniu tych działań, które tam się odbywają. Tak, jest to, można dostać 12 lat więzienia. No fajnie, fajnie, no dobra. Nie no, naprawdę od pierwszego. Nie no, to opowiedz mi coś. To nie powiesz mi nic? Nie no, nie wiem, a jeśli sąsiadowi jeszcze komuś coś powiem, tak, i tu nagle tamten źle mnie zrozumie, tak? Chociaż ja nie mam żadnej dyskredytacji, tak, no, co do naszych tam jakoś działań czy coś jeszcze, tak? To po prostu jak ktoś komuś weźmie, powie, że jestem taka zła i będę miała problemy. Post w internecie udostępnię jakiś zły, przypadkowo gdzieś polajkuję coś i przyjadą do mnie od razu, kuźwa, zabiorą mnie i tyle. Tak. Tu mamy materiał. Rosjanie poszli do ofensywy. Nasi